Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Jak widać dzisiaj zbiór marchewki. Tylko widzę, że trochę mojego Dewulfa źle puściłem. Kombajnik. Bo jak widzicie, animacja jest na trzech tylko, a nie na czterech. Ale zbiera cztery żonki, więc trochę się rypłem, żeby nie przeklinać. No a sprawa wygląda tak, że kopię sobie marchew na polu 69. Skład gleby może wam pokażę, o tyle jest wykopany. Tak nie za dużo, nie za mało. Na ten moment już mam pszenica, mąkę, to za chwilę. Na ten moment mam już 62 tony ukopane. 62 tony marchwi ukopane, więc na grubo. A to dopiero taki kawałek. Tam, tutaj jak się stanie na polu, to pisze potencjalny plon chyba, że mogę zabrać tutaj 600 albo 500, 570 ton chyba, jakoś tak, albo nie, 590 napisało, 590 ton tutaj pisało, że niby mogę z tego pola zabrać. No może się uda, nie? Kto to wie? O! Odpisane. No i dobra, i tak powiem wam, że tak sobie to leci. Fajnie ta marchew, no 8 na godzinę. Co prawda, jak widzicie, nie mam tego modu na pokazywanie, żeby... Na pokazywanie nazw, co się kopie, czy kopie. To jest aktualnie w tym. Na pasku, no ale... Nie mam tego moda, ponieważ iż gdyż nie mogę go mieć. Bo gdybym go miał, to automatycznie nie mógłbym kopać marchwi. I to nie tylko się dotyczy marchwi. O, to jakaś górka dziwna jest. To jest. Jednego wziąłem. No i dobra. Czemu mi zawsze pod mapę to skakuje? Ja nie wiem. Ciekawe, czy dojadę do końca. Pewnie tak. Chociaż nie, chyba. Chyba nie dojadę, bo to 13 ton. Może być ciężko dojechać do końca. Oczywiście, że sobie na GPS-ie, bo tego nie powiedziałem. Czyli tam szerokość taka się randomowa, tam jest nawet od jakiejś maszyny ostatni. Pewnie od kosiarki. Pewnie od kosiarki 8,6 wyskoczyło. Bo kosiarka ma 8,2 prawdopodobnie. Na pewno od kosiarki, no bo ostatnio Walter przy kosiarce używałem. Więc to na pewno musi być GPS kosiarkowy. Ale co tam wiecie. Nie jest to ważne akurat od czego to jest GPS. No a sprawa wygląda na kanale. Na serwerze wygląda tak, że są żniwa. Pszenicy. Tutaj sobie kosi Johnny. O, widzę, że do wapnowania będzie. A tutaj gdzieś. Tutaj sobie kosi Casey u góry. Więc spoko, spoko. Inne gierki? Gra ktoś coś? No i dobra, tak to wygląda. Myślałem, że Robert, że odpisał kolega, ale nie odpisał. Trzy tony? No, może dojadę. Chociaż pewnie nie dojadę, ale zobaczymy. Się zdaje, że raczej nie. No raczej nie, no bo jest 36 tona już, a tu jeszcze trochę brakuje do końca. No trudno, no nie dojadę i tyle. Stracę trochę marchwi, ale co tam. Bo
bo do końca... Może uda się do końca dojechać. Nie, dobra, bo już jest pełno. Dupa. Niestety na ziemi musi położyć ta marchew, no ale trudno. Ja za to nic nie mogę. Wyjeżdżam z tą marchwią. Taką fajną drogą. No GPS zaraz, no właśnie, chciałem powiedzieć, że zaraz zniknie i już zniknął. No tutaj jadę niedaleko z tą marchwią. Bo postawiłem sobie przetwórnię zup. Czy jakby to tam powiedzieć? No zupiarnie. Muszę niestety jechać polem, no bo gender stety w tym razie. No ale to było wiadomo, tak? Że gender wtedy będzie stał. No bo jak tutaj jest koszone, to gender musi stać, tak? Z przyczepami. W sumie tak sobie później pomyślałem, już sobie, bo przygotowałem, że mogę sobie podmienić te zasady jednak. Ale tak z drugiej strony potem sobie też pomyślałem, że przecież jakbym zmienił zestawy, że tutaj, że... Wiecie, no. Żeby Waltra odwoziła zboże, a nie żądyr. Taka droga, jak jest tutaj namalowałem. Nie jest to tragiczne. Najlepsze też to nie jest malowanie, więc... Na pierwszym szczepie tak szybko klikłem, jeszcze dwa razy klikłem. To by się przydało jakiś wyjazd jeszcze ogarnąć na prosto chociaż. Albo jakoś to ładnie pomalować tutaj. Bo to tylko jest wjazd tak naprawdę, no ale dobra to. Nikt się chyba o to nie będzie zbytnio czepiał. Objadę sobie dookoła, bo chyba, no nie, zupa się jeszcze nie pojawiła. Więc jeszcze mogę tutaj przejechać. No i dobra, w prawo i ogień z powrotem na pole. O, John Deere jest tutaj już, więc dobrze go widzieć. Myślę, że taki ciekawy odcinek w sumie, nie? Dobra, tu zetnę przez pole. Bo jest skoszone, to czemu nie. Tutaj sąsiadowym wolem nie chciałem tego ścinać, no ale tak wyszło. I cyk. Trzeba Devulfa przestawić. Niestety miejscami stracę trochę marchwi, no ale... No tam wiecie, ja tyle tej marchwi będę miał, że... Mi to tam zbytnio różnicy nie robi. Stwierdziłem, że teraz będę ten kawałek kosił. Ponieważ jest on dłuższy. To raz, że jest dłuższy, a dwa, że chyba za blisko podjechałem. Tak, żeby to ładnie wyglądało, to tak na środku drogi muszę jechać. Nie no, cudownie to wygląda. Cudownie, że w ogóle 5 rządków zbiera ten kombajn też, nie? Też dobrze wiedzieć, że 5 rządków idzie zebrać. No to co, nie można było się domyślić. Bo tak nie zbyt prosto wjechałem, dlatego to tak... 4-rzędowy Devulf. Oczywiście są mody na to, że mogę to zbierać sobie kombajnami ze zbiornikami, tak? Ale to już nie jest to samo. Jak to się mówi? Nie wiem co, jak to się mówi. To jest wtedy już cheatowanie, o. Oszustwo. Nie wolno takich rzeczy robić. Znaczy no, dobra, nieważne. 9 minuta, no. Nie wiem, jeszcze z 15 minut co pozbieram. Myślę, że jeszcze oprócz tego zostawię jeszcze jeden sobie na kopię i tyle, tak? No bo co można więcej tutaj kopać? Może jakaś miniatureczka by tu siadła? Coś
takiego. Może coś takiego. Może tako? No, a tako mnie trochę zabije. No i wszyscy będą się cieszyć. Czy to na tym długim przejeździe? A czy on sobie jest tak samo długi praktycznie jak tamten, co jechałem w tamtą stronę, więc... No, trochę dłuższy jest, bo tutaj się skończył ten przejazd już. Więc tutaj cała przyczepa z przejazdu. Ale licząc też cała przyczepa z przejazdu na to, że ciągnę pięć rządków, tak? Co widać, że tak jakbym Żyda robił z prawej strony. Więc to tak nie do końca ten przyczepa, no cały przejazd. O ty debufie. Myślałem, że to co znowu w ciągu, to już mi da pełną przyczepę, ale jednak nie dałem. Szkoda, że to jest taki duży klin, nie? Że trzeba tak daleko z tej strony jeździć, a tam jest blisko. No i dobra. To mi się podoba. No dobra, dużo to tej pszenicy dla mnie skoszę, tak? Na odcinku. Może całe pole się skosi. A patrz. Ale rzędy raczej nie skończy kosi. No mówi się, że 20 jeszcze 1 minut będzie kosił. A ja tyle czasu na odcinku nie mam. Dobra, niech już sobie leci na drugą przyczepę. Czemu tam była taka... tam była taka przerwa, bo ten... Ponieważ idź gdyż... Była zmiana przyczepy. No teraz trochę nadalnie się, bo w sumie... Teraz lepiej sobie, bo na środek daje, a wtedy ta marchew leciała na butę. Więc trochę lepiej teraz to wygląda. Brandner. Kto musi być rozładowany? Rządier? Rządier. Zobaczymy, co się z tym Rządierem da wymyślić. Nie wiem, kurde, albo sobie zrobię przerwę jakąś od nagrywania. No 2-3 dni, bo... Powiem wam, że ten odcinek jest taki nagrywany, bo jest, tak? Bo nie mam nic na jutro. A save'a żadnego przygotowanego też nie mam. Bo może na piątek bym sobie ogarnął jakiś luźny odcinek. Z czegoś innego. Nie mówię, że z innej gry, ale... Ale nie wiem w sumie, co mógłbym zrobić. W sumie to dupa, bo zaraz będzie pełna chata znowu. Więc z nagrywania dupa, nie? Ewentualnie jakiś tangos. Myślę, że to jakaś opcja. Tylko skąd ja teraz szybko tangos nagram? I z czego? No nie wiem, nie wiem. Ogólnie powiem wam, że ciężki temat. A może vloga nagram? Jakiegoś na piątek na szybko.
No to jest, kurde, ciężki temat dzisiaj, nie? Bo za cholerę nie wiem, co nagrać na piątek. Skoro to jest Zemklik, no to wypadałoby nagrać fletą na osadzie, tak? Ale nie mam. Nie mam save'a przygotowanego. A znów siedzi cały... Cały wieczór, sobie nie zagrać nic. To mi się też nie widzi. Więc albo w piątek będzie wolne na kanale, albo nie wiem co. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ciężki temat. Na 16 minut odcinka, a akurat jeszcze jeden zestaw ukopię i będzie gitara, nie? No bo... Takie marchew fajne jest do kopania, no ale wiadomo, też jak za długo to jest trochę nudno. A ja w sumie tylko marchew sobie ogarnąłem na dziś. Bo nie chciałem robić kolejnego odcinka ze żniw. No i jak widać... Case kończył robotę. Tego to jeszcze nie wyskoczyło, ale to zaraz wyskoczy. Tutaj będę sobie grzał, ile wlezie, czyli na skróty, jak najbardziej będzie skoszone, tyle będę sobie ścinał. I tyle. Dość fajnie to wygląda, już taka fajna duża eska. No a w przyszłości, jak trochę więcej pola będzie skoszone, to będę tylko tak na prosto latał, więc to będzie też zupełnie inaczej. No i dobra. Sypiemy te 33 tony marchwi i tyle. Tarirarara. No 133 ton już jest. A dobra, to 200 kilo zostało. Nawet nie wiem skąd. Na jakiej przyczepie. Tak sobie myślałem, że na pierwszej. No w sumie na innej to tak nie bardzo mogło zostać, no bo jak przed, w sumie, ja nie wiem, dobra, nie masz. Wyrąbane w to. Myślę, że jest skoszony, uważam, że jest wysypany i ty. Dobra, ten sobie kosi. To ja mogę sobie ściąć tutaj, zakręcić. A, dotąd też jest skoszony, ja myślę, że do tamtym tylko. Więc no ciekawe, ciekawe. 53 na godzinę. Waltra. W sumie, żeby przyczepy mogły nadawać na naprawę, no bo już na żółto świecą. A ty diabły. Aha! Ja tu pracownika nie puściłem. Będę dobrze wiedzieć. A ja myślałem, że tu pracownika puściłem. Bo tak się ustawiłem, no to myślałem, że pracownika klikłem od razu. Ale jednak nie klikłem, więc no okej. Okay. Skoro tak, no to niech tak będzie i tyle. Zbieramy ostatni kurs. Czyli ostatnie kółko i tyle, tak? No i będzie akurat te 25 minut, więc... Nie ma lipy. Czemu? Kurwa. Idzie ktoś na DC podawać? Tararara.
Pół przyczepy jest, a pół pola przechane jest? Nie jest. Więc tak to wygląda. Tarerara. Rozumiem. Dobra, wykryję. Rob mi tam aktualizację tego Discorda i wyrąba. Tarara. Jeszcze jedzie sobie, bo ja widzę, ja jestem na Discordzie, ale ja sobie widzę tutaj na OBS-ie, na podglądzie, jak to idzie. Że widzę, że jeszcze daleko jest do końca, więc... coś tam psało czeka, no co? Coś tam psało, nie widziałem. A zakończył pracę, nie czeka. Kurde, czytać na oczy. Dojechać do końca dojadę, no ale czy wrócę? Dawaj, syp. A akurat do pełnego zbiornika dosypało. No już nie zdążyłem drugi. Ostatni, no mówię, ostatni przejazd i tyle. Ten pewnie jeszcze od Jundira się ociągnik zablokował. Wiedziałem, że się zablokował. Tylko właśnie nie bardzo widzę, w którym miejscu on zakończył zbiornik, ale chyba do końca dojechał z tego, co widać. Tak mi się wydaje. Dobra, zobaczymy. Jeszcze z 2 tony wejdą. Jeszcze 652 kilo, jeszcze na drugą przyczepę i tu. No i prawo za jajka. No, tak sobie myślałem, że w tą stronę jął. Ponieważ gdy już widziałem, że on nawracał, więc... nie było w sumie innego rozwiązania, w którą stronę on by mógł jechać. I dobra, w sumie ustawię sobie na ten 19 cosplaya. Wiem, że on tu będzie miał więcej kręcenia niż koszenia, no ale... wiadomo, takie pole też trzeba zrobić. Nie 56 punkt, tylko jest 2 punkt. Dobra, jadę ten ostatni przejazd i kończę ten odcinek, bo już czas. Bo już czas kończyć odcinek. Długi jest już. To i tak, że 3 kursy zrobiłem, to jest w sumie dość dużo. 3 kursy, no to mam 100 ton chyba na odcinku zebrane, tak? Nie, 100 ton. Tak, 100 ton, no bo po 30... więcej niż 100 ton, bo po 36 właściwie. Znaczy raz było 33, ale to było 36, 33... to jest 69 i teraz będzie 30... teraz będzie znowu 33 tony chyba. No to 100...
105 ton kopalny na tym odcinku, więc w sumie 105 ton wykopać na odcinku, to jesteś no i to jest dobre wynik. Mi się przynajmniej wydaje. No, kultowałem za 12 tysięcy. No, pomyślę, może po odcinku. Ale już widzę, ile ja będę po odcinku siedział, nie? To wszystko skosić. To masakra. Dobra, sobie tam nawraca, ale to wszystko dokosi do końca. Trochę wapien będzie do robienia w tym sezonie, z tego co widzę. Czy będę robił kolejny odcinek z wapna? Ostatnio było wapnowanie, więc no nie wiem w sumie. No myślę, no może dorzucę sobie wapnowania trochę, ale chyba raczej nie. Raczej będę chyba ogarniał sobie powoli siewy jakieś. Albo oborniki. Co mogę oborniki sobie ogarnąć, bo obornika mam chyba 650 ton do wywiezienia. Jak dobrze pamiętam. No, dobra, 636, no to jednak trochę się pomyliłem, ale coś tam od krów jeszcze będzie. A, tutaj nie zobacz tych. No, w sumie żarcia by się przydało trochę dorobić, ale... To im musi wystarczyć. No i dobra. To tyle ze zbioru dzisiaj. Ja jadę jeszcze na... O, jest, nie wiem jak to się nazywa. Na zupiarnię można powiedzieć. Na wytwórnię zupy, o. Tak farmingowo powiem. $32,800. No. Było więcej, gdybym się nie zagapił. Gdybym się nie zagapił, to by było więcej. Bo trochę spadło na ziemię, ale już trudno. Było, minęło. Więc tak to jest. Ja dziękuję. No, pojadę tak pod jeszcze mniejszym skosem, żeby na asfalt wyskoczyć. No, tam. Jak to będzie kopane, to trochę inaczej będę kopał prawdopodobnie. Może... Nie powiem jak. Na pewno nie modem. Nie wiem, pomyślę. Cyk. I cyk. Podnosi się, podnosi. Dobra, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Markew się sypie. Jak widzicie, jest już jej 160 ton, więc trochę ich jest do przerabiania, więc tutaj mają co robić. Albo przewinę, bo chcę zobaczyć tę pierwszą paletę. A, to są 2000 litrów palety, no okej. Okay. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć i pa pa.